To, co jest najbardziej żałosne w tym procederze nieustannej implementacji norm eurokołchozowych, to jesteście wy, politycy i urzędnicy, talmudyści biurokratyczni, zawsze ochoczo schylający się pod te pieniądze, które no przy samym ich przeliczaniu się rodzą, prawda? To, co dotrze do polskiego rolnika, to po drodze przez te rury ssąco tłoczące musi być przepuszczone, a przy samym liczeniu tych pieniędzy tyle kurzu się wznieci, że niejedna stara rodzina zostanie założona. Można by powiedzieć, gdyby nie to, że w ramach tej ideologii eurokołchozowej zmierzacie do wyeliminowania gotówki z naszego życia. Implementując tę politykę eurokołchozową, doprowadziliście do katastrofy, do zaniku. Płacz nad rozlanym mlekiem. Nie ma już mleka. Polskie mleczarstwo ma problem z zaopatrzeniem w ten podstawowy surowiec. Hańba wam, grabarze polskiego rolnictwa. Bardzo proszę, pan poseł Jan Szop.